Witam wszystkich w poniedziałek. Dzisiaj mamy 10 dzień października. Z tej strony Łukasz Fijołek, Fibonacci Team School. Tym razem sprawdzamy sytuację techniczną na eurodolarze. Tutaj mamy do czynienia z dosyć ciekawym układem 1 do 1. Zaznaczmy go za pomocą różowego mierzenia. Przede wszystkim będzie nas interesowało mierzenie FS100, a więc górna podstawa układowa balans. Tak więc najbliższa zapora podażowa to są okolice okrągłego poziomu 1.1200. Pamiętajmy, że na niskim interwale czasowym M30 H1, bardzo możliwe staje się przetestowanie tego poziomu jeszcze raz. Tutaj ta strefa podażowa wielokrotnie już zadziałała z dosyć wyraźnym impetem. Mam na myśli te górne cienie, które nam pokazują nadejście czy uaktywnienie się podaży w tym rejonie. A więc cały czas zapora 1.1200 wydaje się być aktualna. Jeżeli chodzi o najbliższe wsparcie na tej parze walutowej, to tutaj warto pamiętać na pewno o poziomie, który znajduje się 50 pipsów niżej od poziomu 1.12, a więc 1.1150, 1.1155. To są okolice zniesienia 50%. A więc połowa całego tego ruchu wzrostowego trwającego od 7 do 7 października, tutaj to praktycznie cała sesja europejska, dosyć wyraźny wzrost na ponad 100 pipsów. No oczywiście może być zniesiony, jak to często bywa, statystyczny koniec korekty, to jest 50% całego ruchu, a więc okolica 1.1155. I tutaj na interwale M30 widzimy dosyć wyraźnie możliwy wariant korekty płaskiej. Przypominam, korekta płaska bardzo często oparta jest na prostokącie, jest rozciągnięta w czasie, no i również występuje, co dla nas ważne, warunek czy symetria dwóch fal AB równa się CD. A więc potencjalny koniec tej korekty to, tak jak wspomniałem wcześniej, 1.1150, 1.1155 i dodatkowo wzmocnienie za pomocą wewnętrznego mierzenia FIBO 50%. Podsumowując, najbliższy opór na eurodolarze to są okolice 1.1200, najbliższe wsparcie 1.1150.